Rafał Wandrzoch, zapraszam na sport. Koszykarki Enei AZS-u Politechniki Poznań wciąż nie znalazły sposobu na warszawską Polonię. Wczoraj uległy w stolicy. Seria porażek poznanianek z Polonią Warszawa w Energa Basket Lidze Kobiet trwa nadal. Po przegranej na otwarcie sezonu przed własną publicznością, wczoraj Enea AZS Politechnika uległa w Warszawie 64-76. Strasznie słaba skuteczność, to był naprawdę duży problem wczoraj z tym. I nie do końca realizacja w obronie założeń. I takich w momentach, kiedy doganiałyśmy przeciwniczki, była tak moment, że dobrze szło. To zaraz jakaś niepotrzebna jedna, druga strata, no i te niecelne wybijały z rytmu. Porażka boli tym bardziej, że drużyna z Warszawy to ekipa o zbliżonym potencjale. Dodatkowo w meczu przedsezonowym poznanianki nie miały z nią problemów. Taktyka czarnych koszul na czwartkowy mecz nie była zaskoczeniem. Grały to, co mogłyśmy się spodziewać, ale to z naszej strony błędy w obronie wynikały i... No i mówię, ta fatalna skuteczność to nie dość, że nie pomaga dogonić przeciwnika czy zrobić jakieś przewagi, to do tego jeszcze po jednym, drugim, trzecim niecelnym często podcina skrzydła. Najlepiej punktującą zawodniczką w ekipie z Poznania była Alesia Saton, która rzuciła 16 oczek. Brakowało jej jednak wsparcia w reszcie drużyny. Dwucyfrową liczbę punktów zdobyła jeszcze tylko Jowanna Popowicz. Albo tak właśnie, że to może być słabszy dzień, albo... efekt jakiegoś zmęczenia, bo ze zmęczenia najczęściej popełnia się błędy i jakieś niedociągnięcia. I mam nadzieję, że to było tylko to i że jakaś chwila odsapnięcia czy odpoczynek, czy może jakaś zmiana w jednym czy w drugim treningu i na kolejny mecz będą wszystkie gotowe. Mimo porażki akademiczki utrzymały 6. miejsce w tabeli. W następnej kolejce Enea AZS Politechnika zagra przed własną publicznością z MB Zagłębiem Sosnowiec. To starcie rozpocznie się 4 stycznia o godzinie 18. W hali na Morasku spotkali się dzisiaj najlepsi młodzi adepci basketu z regionu. Wszystko za sprawą meczu gwiazd wielkopolskiej koszykówki. Mecze gwiazd to nieodłączna część rozgrywek koszykarskich na całym świecie. Nie inaczej jest w naszym regionie, gdzie do rywalizacji stają jednak nie seniorzy, a juniorzy. My to po raz drugi organizujemy, jeśli chodzi o zakończenie roku. W zeszłym roku mieliśmy premierę tutaj właśnie na hali na Morasku. Bardzo się to podobało trenerom i zawodnikom, zawodniczkom, dlatego zmieniliśmy datę. Do tej pory robiliśmy to zawsze na zakończenie sezonu, czyli w czerwcu. Natomiast myślę, że ten termin jest bardzo dobry. Jest to taki wolny termin dla wszystkich zespołów i tutaj można zawsze się miło na koniec roku pobawić. Dzisiejsza rywalizacja to nie tylko jeden mecz, a 6, gdyż chłopcy i dziewczynki rywalizowali w kategoriach wiekowych do lat 17, 15 i 13. Jest to też nagroda dla tych zawodników najlepszych, no bo powiedzmy sobie szczerze, że to kluby tutaj wysyłają właśnie tych swoich najlepszych zawodników i zawodniczki, które rywalizują w sezonie, a przy okazji no jest to takie podtrzymanie formy i mają możliwość po prostu się zintegrować z kolegami, koleżankami z innych drużyn. Na pewno tutaj jest miłe dla uczestników. Dobrą atmosferę było widać także na parkiecie. Uczestnicy prezentowali odważne i efektowne akcje, jak przystało na mecze gwiazd. Fajnie porywalizować jakby zawodniczkami, z którymi normalnie czasami gramy, a zawodniczkami, które na przykład gramy z nimi razem teraz, też ciekawe akcje nam wychodzą i fajnie to wygląda. W każdym spotkaniu zespół północy rywalizował z drużyną z południa. Podział ten w każdej kategorii wiekowej wyglądał jednak nieco inaczej. Tutaj to jest, zależy tak naprawdę od tego, jakie zespoły w danej lidze grają, więc naprawdę tutaj jest to bardzo zróżnicowane. Oczywiście staramy się zachować ten podział terytorialny, ale nie zawsze jest to możliwe z racji tego, że no zależy, jaka drużyna z jakiego miasta gra w jakiej kategorii wiekowej. Tego typu mecze to także dobra okazja dla trenerów, by poznać młodych zawodników z regionu. Być może w przyszłości będą z nimi współpracować w rozgrywkach seniorskich. Na pewno pozwoli mi to poznać chłopaków, zobaczyć ich, jak funkcjonują na boisku, bo nie zawsze mamy czas na to, żeby aż tak mocno śledzić rozgrywki młodzieżowe. Więc na pewno dla mnie będzie to, mam nadzieję, przyjemne posiedzenie sobie na ławce, tym razem bez emocji, a po drugie rzeczywiście przyjrzenie się chłopcom, którzy rokują i w przyszłości mogliby nie tylko nasz klub, ale zasilić inne kluby, które liczą się w Polsce. Możliwe, że część młodych zawodników wystąpi w przyszłości także w seniorskich meczach gwiazd. I wtedy, tak jak dzisiaj, najważniejsza będzie dobra zabawa. Jutro Sylwester, a to oznacza kolejną edycję biegu sylwestrowego. Tym razem w ostatni dzień roku.
Już po raz 38 biegacze pożegnają kończący się rok na sportowo. Rywalizacja nad Jeziorem Maltańskim rozpocznie się o godzinie 12. Najstarszy w ogóle bieg w Poznaniu. W ogóle najstarszy też sylwestrowy bieg, ale też najstarszy bieg w ogóle w Poznaniu. Tak właściwie jego historia sięga 1975 roku i od tego czasu wtedy tam na Parku Sołarskim jeszcze przy świetle pochodni ten bieg się odbywał. Natomiast od 90 roku, jak już pan wspomniał, odbywa się nad poznańską Maltą. Zawodnicy mają do wyboru start na jednym z dwóch dystansów. Krótszy to jedno okrążenie wokół Malty, a dłuższy dwa. Jest to odpowiednio 5 km i 400 metrów oraz 10 km i 800 metrów. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ostatecznie 470 zawodników. Każdy z tych, który dotrze do mety, otrzyma pamiątkowy medal, upamiętniający ważne dla naszego miasta miejsce. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby uwieczniać takie miejsca, symbole Poznania. Jesteśmy z Poznania tutaj, więc nawet pomimo tego, że jest to bieg międzynarodowy i również są osoby spoza naszego kraju, niech właśnie mają pamiątkę z Poznania. I mieliśmy tutaj i uniwersytet, i w rocznicę odzyskania niepodległości był Paderewski. Jest poznańska bamberka, ratusz oczywiście, katedra. A w tym roku myślę, że, no nie myślę, bo już jest, nadszedł czas na nasze poznańskie krzyże. Wyniki nie będą najważniejsze. W swojej idei bieg skupia się na rekreacji i aktywnym spędzaniu czasu. W tym roku Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej obchodzi 65-lecie i dla nas bardzo ważne jest to, żeby ludzie się po prostu ruszali. To nie mają zdobywać wyników jakichś sportowych niesamowitych, ale po prostu mają wyjść z domu. Jutro nad Maltę zaproszeni są nie tylko zawodnicy, lecz także kibice. Zgodnie z prognozami pogoda ma dopisać. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.